Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Arn.eu. Witam was serdecznie, dżentelmeni i scholastycy. Czas na rozpakowanie kolejnego Pixelboxa, polskiej paczki z gadżetami dla nerdów i geeków. Zobaczmy, co w tym miesiącu znalazło się w opakowaniu. Przemamy estetyczną bibułkę, którą ja niszczę, bo taki ze mnie człek. Spoilerek chyba sobie zostawimy na później. Jakaś reklama, co to jest? Festiwal Fantastyki Cytadela. 26-28 maja, więc teraz trwa. To jest zniżka 30% na wstęp, ok? Widzę, że mamy tutaj Spider-Many i Deadpoole. Teraz to będzie za temat, jakiś superbohaterowie pewnie. Na samym szczycie pluszowa figurka, chyba najlepszy sposób, żeby to nazwać, bo to jest taki strasznie sztywny pluszak z Deadpoolem od Marvela. Całkiem przyjemny. Nie jestem wielkim fanem tego typu zabawek, bo zazwyczaj wyglądają tak mało estetycznie moim zdaniem, te łapki i tak dalej, to wszystko jest takie strasznie infantylne, ale no, ten Deadpool nawet mu to pasuje, bo on nie jest jakoś szczególnie szczegółowy w kwestii swojego kostiumu i tak dalej, i te miecze mu nawet pasują, więc jest nawet w porządeczku do takiego geekowego pokoju, jak znalazł, myślę, moim zdaniem. Mięciuśki, całkiem. Z drugiej strony mamy szklankę ze Spider-Manem, The Amazing Spider-Man Marvel Comics. Ciężka ta szklanka. Cięższa od kubków, które są zazwyczaj w zestawie, więc to taka typowo napojowa jakaś, tak. O, całkiem duża, fajna nawet. Aha. No, to muszę przyznać, że jest nawet solidna. Bardzo grube szkło, dlatego jest taka ciężka, taka trochę kuflowa jest wręcz. Fajna. Ile się tu mieści? Jest napisane tak z pół litra chyba, nie? Ale nie widzę, żeby było gdziekolwiek oznaczone, jaka jest pojemność. W każdym razie, no, jest w porządku, naprawdę. Jeżeli ktoś lubi Spidermana, nadruk może prosty, ale przypomina mi lata 90. jak były takie plastikowe szklanki różne dla dzieciaków na napoje, coś w tym stylu. Tylko ta jest szklana. Co tu jeszcze mamy? Koszulinkę. Już chyba standard, że będą własne koszulki dodawać do zestawu. Czy to jest ich koszulka? Tak jest. Pixelbox Exclusive z... O Boże. Say my name, I'm Groot. Czy dobrze rozumiem, że to jest połączenie Breaking Bad i Guardians of the Galaxy? Ale dziwne. Zabrakło mi komentarza, aż nie jestem fanem takich śmieszkowatych koszulek łączących dwie marki ze sobą, więc powstrzymam się od komentarza, może się komuś spodoba. Wygląda jak bardzo stary Grem, ta koszulka. Tyle wam powiem. No ale jakość wykonania jest jak zawsze w tych pixelboxowych paczkach całkiem przyzwoita, więc przynajmniej do tego w żaden sposób przyczepić się nie mogę. Co tu jeszcze mamy? Avengersowe nakładki na klucze z Iron Manem i Kapitanem Ameryką. No nazwa mówi wszystko. Nie pierwszy raz są takie gadżety w tych paczkach, więc nie mówię koniecznie o pixelboxie. Więc jest w porządku. Też nie za bardzo mam co skomentować w tym temacie, no bo jest to tylko nakładka na klucze. Więc tematem jest Marvel. Tematem jest Marvel po prostu. Stąd taki strasznie wąski, najwyraźniej, zakres gadżetu. Bardzo, bardzo konkretny temat. Nie jestem pewien, czy mi się to podoba, bo zazwyczaj nawet jeżeli jest jakiś temat tych paczek i ktoś nie lubi konkretnej marki, to rozrzut tych marek jest na tyle duży, że każdy będzie zadowolony, przynajmniej podstawowo. Ale jak ktoś nie lubi po prostu Marvela, czyli tej jednej, jedynej firmy, która produkuje te rzeczy, no to ma przerąbane w tym miesiącu. W każdym razie fajne jest to o tyle, że te gadżety licencjonowane, one zazwyczaj kosztują krocie, więc na pewno, jeżeli ktoś jest fanem Marvela, to nie będzie stratny. Mnie osobiście ta paczka ani grzaje, ani mierzi, bo mimo wszystko ja jestem graczem, więc dla mnie gadżety nietypowo growe to jest po prostu...
Zobaczmy, czy mamy wszystko. Oto lista rzeczy. Miękki twardziel Marvela, czyli licencjonowany pluszak dostępny w różnych wzorach. Szklanka z pajęczyny, licencjonowana szklanka z serii komiksów o Spider-Manie. Klucz do serca Ironmana, czyli nakładki na klucze z Avengersów. Najgroźniejsze drzewo w lesie, czyli ekskluzywna koszulka, którą można znaleźć tylko w majowym Pixelboxie. To jest sprytne, bo tu nigdzie nie jest powiedziane ani, że to Guardiansi, ani nic, ani nawet Groot jest tutaj tak sprytnie zasłonięty, żeby można było nielicencjonowaną koszulkę sprzedać, nikt się nie przyczepił. Ani razu zauważcie, że nie widać tutaj pełnej nazwy Groot. Jest tylko I'm Ut i Gut i tak sprytnie to wszystko jest zamaskowane, żeby można było przepuścić bez problemu produkt bez licencji. Znak, że jesteś godny, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie przypinka i bonusowa zniżka na Festiwal Fantastyki, która nie jest wliczona w wartość Pixelboxa, więc jest tylko dorzucona jako reklama. Tyle z mojej strony, kochani. Jak zawsze proszę was o waszą opinię poprzez głosowanie w linku znajdującym się w prawym górnym rogu tego wideo. A ja żegnam się z wami i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!